Trzymaj, jeszcze stop. Ania jest mistrzynią fitness. Teraz wydaje się prosto, zobaczymy za chwilę. Uczę cię podstawowych manewrów. Dobra, stop. I teraz podleć bliżej talii. Ja też nigdy nie latałam. Uczucie jedyne w sobie. A zaraz zobaczysz, co on potrafi. Tak. Nie, słuchaj, będziemy robili dzisiaj ćwiczenia dla początkujących. Bo latam teraz. Będziesz widziała. Teraz on jest blisko i fajnie ci... I trzymaj dążek. Super. Sam się wyłączył? No raczej, wylądowałaś. Do zrobienia i myślę, że po którymś razie już będzie dużo lepiej niż dzisiaj, ale bardzo mi się podobało. Nawet jestem zadowolona, bo to było trudne. No to jak już ty jesteś zadowolona, jest to znaczy, że musiało być naprawdę kozacko. Tak. U mnie nie ma lekko. A to o to chodziło, dobra. Już to ćwiczenie mamy zrobione. Jestem przerażona, bo jak mam lecieć tak wysoko, to... Ja nie wiem, czy wyląduję, ale skoro tak twierdzisz, to zaufam ci. Zadaniem Ani jest lot, są właściwie 3 loty, odbycie 3 lotów na 3 wysokościach, po to, żeby sprawdzić, jak wygląda dana wysokość, jak wyglądają obiekty i postrzeganie. Wiele osób zaczyna latanie dronami z najwyższej wysokości możliwej, czyli 120 metrów, albo nawet wyżej, a okazuje się, że nie zawsze ona jest idealna. Będziemy teraz startować. Wszystko gra, jeżeli chodzi o kartę pamięci. Mamy też... Baterię też mamy? Jest gotowy, mamy 2. O, to dobrze. Także można odpalać przez CSC, zobaczymy jaką się tutaj sprawuje. Teraz masz postrzeganie tych obiektów z wysokości 100 metrów. Czyli one są takie jak prawie na mapie, takie mróweczki. Tak, wiele osób tylko tak lata, wiesz? Nie latają inaczej. Tu widzisz cały masyw, jeżeli chodzi o nasze skałki i widać, jak one wyglądają z tej wysokości. Ale czujesz się pewnie na tej wysokości? Nie, bardzo niepewnie. Znaczy jedyne co, to wiem, że tam na pewno nic nie ma, więc w nic nie wpadnę, więc mogę obserwować. Ale niepewnie się czuję, bo się boję, że jak spadnie, to go nie znajdziemy. Jest 115 metrów i widzisz, jak wygląda cały świat, jak mróweczki, nie? Takie... Tak, malutkie bardzo. Świat mróweczek, nawet ludzi nie widać. I dużo osób lata właśnie na tej wysokości. Tylko warto mieć rozeznanie, która wysokość jest najlepsza, najciekawsza. Tutaj możesz pokazać cały masyw, ale z drugiej strony nie widać w ogóle detali. Ale to rzeczywiście to jest wszystko takie malutkie, a przecież wiem, że te skały są wielkie, jak stoisz tam na dole. Tak, one mają po 30-40 metrów te skałki. Dokładnie. O Jezu, nie. Nie, ta kropeczka taka mała to ty. Teraz obniżysz się na 50 metrów, czyli lewy drążek na dół i spokojnie się obniżamy. Gra i góra, nie, i dajesz czadu. Dobra? Mam 50. Na tą stronę, ja już na niego patrzę. Tu jestem twoim spoterem, możesz sobie śmiało lecieć. I nawiązujemy się do kolejnych skał. No i powiedz, jakie jest twoje postrzeganie w stosunku do 120 metrów tej wysokości? Bardzo duża różnica, bo też widać bardzo daleko, więc panorama jest ekstra, ale też to, co jest tutaj z przodu, jest dużo wyraźniejsze. Tak. Dużo wyraźniejszy, naprawdę dużo wyraźniejszy, więcej widać. Bardzo fajnie i teraz delikatnie sobie kadruj, tak jak mieliśmy wtedy, do środka albo na 2/3. To, co jest tutaj świetne, jakbyś mogła jeszcze troszeczkę cofnąć, to zobacz, że tutaj mamy 1., 2., 3. plan nam się tworzy. Jeszcze daj śmiało do środka 2 drążki, Ania. Lewy mocniej do środka, lewy mocniej do środka, tak. Zobacz, na 2/3 masz górę zborów tam w głębi. Tak, faktycznie. Widzisz ją? Tak. Czyli mamy 1., 2., 3. plan. A, no tak. Teraz będziesz miała idealnie wyraźny, teraz sobie możesz krążyć. Bardzo delikatnie nagrywa się. I teraz widzisz, jak ci się przesuwa góra zborów w stosunku do obiektów na 1. planie. Te na 1. planie przesuwają się bardzo szybko, a góra zborów jest w tle. Jest jak na przykład prawym się przesuwam, a lewy dostosowuję do prawego. Nie wiem dlaczego, może bo jestem praworęczna. Świetnie. Ale tak jest mi wygodniej. Jak 2 na raz mam ruszyć, to jest mi ciężko. Ale czad. I teraz masz profesjonalny kadr, widzisz to. Dlatego tu przyjechaliśmy. Ależ to jest ekstra. Fajna jest rzeczywiście ta przestrzeń, wiesz? Mega jest. I to, że jest 1. plan, nie mogłam tego zrozumieć na początku, ale teraz już widzę. Widzisz to? Możesz się przesuwać jak chcesz, wiesz? Tam nie ma nic, nie? Nie, jesteś luźna. To, co mi się bardzo podoba, że stopniowo realizujemy ten program i w poprzednim odcinku Ania ćwiczyła właśnie mocno, jeżeli chodzi o kadrowanie na Mickiewiczu, ćwiczyła na kominach i na jeszcze jednym pomniku, a dzisiaj mamy już faktycznie takie wykorzystanie tego w realu. Poszło elegancko, super. Dumna sama z siebie. No ale kozak jesteś, zauważyłaś, że coraz lepiej ci idzie? Tak, wykorzystałam sytuację, że nie patrzysz i zrobiłam sama sobie swoje kółko, którego nie zaplanowałeś. Było ekstra. Hyperlapsy już mają nie wszystkie, ale Mini 3 ma, Mini 2 w ogóle nie ma. Aha. I teraz możesz sobie przejść do Play, tego pod czerwonym, i zobaczymy, jak to nam wyszło. Yeah. Możesz to jeszcze na kompie, wiesz, odpowiednio ułożyć, ale mniej więcej widzisz, jak to idzie. Wyszło fajnie. To jest kawał dobrego filmu. No jak na pierwszy raz, to jest genialne. Pewnie, śmiało. Jej. Wyszło super. A patrz, jak fajnie tam z tyłu widać. Jak tak, czasami jak są chmury, wiesz, to jeszcze jest dodatkowy czat. Ale jak na pierwszy jest ok. Wnioski są takie, że trzeba by być troszeczkę dalej od skał i pokazać więcej nieba, bo wtedy też jest takie dramatyczne, wiesz? Jak będziesz lądowała, to nie wyląduj komuś na głowie i nie na kamieniach, a resztę to możesz lądować gdzie chcesz. I nie na tym ptaku, co tam leci, bo też chyba by nie chciał tego. On jest zazdrosny, że tak ci dobrze idzie. Cała w dół. Brawo, gratulacje. Jest, udało się wylądować i nie trafiłam na plecach gdzieś. Słuchaj, Ania, mamy teraz ćwiczenie numer 3 i przepięliśmy się, żeby nie hałasować tutaj na Mini 3 Pro. To, co zrobimy, to będziemy lecieli jak najniżej, jak się da, około 20 metrów, bo trzeba uważać tylko na drzewa i na przeszkody. Ja będę twoim spoterem, ale chodzi o to, żebyś miała postrzeganie zupełnie inne. Zaczynaliśmy od 120, było 50 niedawno, a teraz przy tym ostatnim locie mamy około 20-25 metrów. I poproszę cię, żebyś przemieszczała się na boki i nagrała od czasu do czasu, ale też ważne są twoje odczucia, jak ty widzisz to otoczenie, jak widzisz te obiekty. Dobra, śmiało możesz lecieć. Bo tu są drzewa, widzisz? Tak, troszeczkę się podnieść, na jakieś 30 metrów, Ania. A jakie jest twoje odczucie, jeżeli chodzi o takie niskie loty? Trzeba uważać na pewno na przeszkody, ale jeżeli chodzi o samo postrzeganie, odniesienie i kształty, detale? Detale są ok, ale nie ma perspektywy. Tak. Nie ma tła, więc to jest zupełnie inne nagrywanie. Czyli tego typu ujęcia stosujemy po to, żeby pokazać właśnie ten bliski kadr, taki detal, ale ciekawy jest właśnie ten 50, ta 50 była. Wydaje mi się, że tak, bo ta 120 byliśmy tak malutcy i wszystkie te elementy były takie malutkie, że nie było nic widać. No to tak na pewno nie było to ciekawe. 50 było ekstra. Gdzie ty tam się wysłałaś? Co ty tam? Ja? Ty mnie tam wysłałeś, nie ja. Ty mi powiedziałeś, jedź tam. Co ty tam robisz? Leć tam, leć tam. Tak, on jest dyskretny i nie przeszkadza ludziom, dlatego wzięliśmy go na najmniejszą wysokość. Chyba zaczynam to bardzo lubić, już nawet nie lubić, tylko bardzo lubić. Wiedziałem, że ten Mickiewicz ci trochę się przyda. Ja ci od razu dałem ciężkie ćwiczenie, jeszcze w trybie normalnym tam orbitowałaś, nie w trybie cine, takim delikatnym. Ale wiem, że po siłowni to i tak nie miałaś takiego czucia. Jesteś już na takim etapie, że możesz spokojnie jechać na wakacje tym dronem i spokojnie zrobić fajne ujęcia. Oczywiście poćwiczymy jeszcze trochę technicznie, żebyś była lepsza, bo ty masz być na wysokim poziomie i zrobimy to. Jeszcze parę takich sesji, ale gratulacje. Pytanie teraz do ciebie, Ania. Jak te wysokości grały? Teraz jak lataliśmy na 20 metrach, to nie było w ogóle perspektywy i to... było, no zależy do czego, ale detale były bardzo wyraźne i łatwo można było rozróżnić skały, czy tam szczeliny, czy tam jakieś drobiazgi, ale mnie najbardziej podobała się 50 metrów, bo tam było najbardziej uniwersalnie. Było widać tył, było widać pierwszy plan, drugi plan, wtedy mieliśmy też trzeci i było ok. Na 120 myślę, że to ujęcie nie było aż tak ciekawe jak te 50 i 20. 120 ok, ale jakby tak trzeba było na przykład dłuższy film nakręcić na 120 metrach, to myślę, że nie zaciekawilibyśmy tym widza. Wiesz co, też jak się dużo lata dronem i filmuje, to masz wyczucie później. Jaką, to są twoje narzędzia, bo to jest pewien oręż i wiesz, jaki środek wyrazu zastosować. Czy 50, czy 120. Czasami trzeba pokazać szerzej, na przykład całe miasto, czy dzielnicę. No czasami chcesz pokazać tylko pierwszy, drugi plan i wchodzisz na 50 metrów. Dzięki ci i gratulacje, Ania. Nie masz teraz ręki, ale to był sztosik i bardzo fajna sesja. Super. Dziękuję ci bardzo. Bardzo mi się podobało. Świetnie.